Idąc tu, wiedziałam, że na pewno spotkam miłych, wspaniałych nauczycieli. Tutaj całe to jest rozbierane, panele. Byłam już pod takim wrażeniem, że mój telefon od rana do wieczora wyzwaniał po znajomych. Mówię, no wygrałam w to lotkę, bo mój syn jest tak wspaniałym w szkole. Szukaliśmy dobrego miejsca dla córki. Kierowaliśmy się opiniami rodziców i zasięgaliśmy opinii i opinia o szkole była dobra. Dwa, bliskość miejsca zamieszkania, bo to troszkę ponad 4 kilometry, no sprawiło, że Ola trafiła tutaj do szkoły i jesteśmy z tego faktu zadowoleni. Usłyszałam, że to jest dobra szkoła, że dzieci czują się tu bezpiecznie, że czują się przyjaźnie i faktycznie tak jest. Teraz wszyscy czytacie inaczej. Moja córka w tej szkole czuje się bezpiecznie. To jest dla mnie bardzo ważne. Do szkoły wychodzi uśmiechnięta. Rano wstaje, jest poniedziałek, my nie mamy siły. Ona mówi, mamo, idę do szkoły. Nasze dziecko jest na wózku, potrzebuje opieki i nie każda szkoła umie zagwarantować. I głównie nam chodziło o to, żeby znaleźć szkołę, która pomoże nam w opiece, odetnie tego rodzica od dziecka, żeby dziecko poczuło, że może być dzieckiem, może być z młodzieżą, a jednocześnie jest zagwarantowana opieka. To było kluczowe, jeżeli chodzi o samą szkołę. Po pierwszym dniu w zasadzie, kiedy widzieliśmy radość i chęć z tego, że tu do szkoły chodzi i to, że jak są wakacje, to wręcz pyta, kiedy do szkoły pójdzie, to przekonało nas, że to był dobry wybór i to, że właśnie chodzi z radością i wraca z uśmiechem na twarzy do domu i z chęcią opowiada o tym, co się działo w szkole, to przekonuje nas o tym, że to jest dobre dla niej miejsce. Chciałem jeszcze dodać, że to jest szkoła, w której jako rodzic czujesz się szanowany. Syn jest rano odwożony do szkoły, sam na ten przystanek idzie, sam się czuje dowartościowany, bo przecież on jedzie busem, ja widzę jego taką dumę wielką, przyjeżdża ze szkoły tak samo o odpowiedniej godzinie. No, to jest bezpieczeństwo, nie muszę myśleć, że muszę dziecko dowozić, czy w pracy kombinować, o tej porze trzeba dziecko odbierać. Ja sam mogę robić swoje, ja jestem naprawdę szczęśliwa, odpoczywam. Chcieliśmy, żeby Ania mogła piąć się w swojej wiedzy, bo to też jest ważne, żeby samo dziecko mogło czuć satysfakcję, że poszła do szkoły, więcej się nauczyła i widzi, że może zdobyć lepsze oceny i że ta ocena idzie z wiedzą. Oceny może są mniej ważne. Liczy się dla mnie to, że dziecko ma przyjaciół, nie boi się nauczycieli, chętnie przychodzi. To jest ważne. Myślę, że tu się odnalazła, to jest jej miejsce.